Chodźcie do... Chodźcie tutaj i ustawcie się twarzą do tego pana. Czy wszyscy widzą tego pana? Tu z aparatem. Na rogu namiotu z jedzonkiem. Chodźcie tu do mnie bliżej. Chodźcie. Ale to twarzą do tego pana. Chodźcie tu bliżej jeszcze do nas. Zapraszam. Można się przesunąć bliżej namiotu. Tamten przód cały. Czekajcie, ja podejdę do was. Weź sobie bluzę. Program Energa Sailing jest to działanie, które Polski Związek Żeglarski zainicjował wraz z grupą Energa w zeszłym roku. Do tego dobrego pomysłu dołożyło się również Ministerstwo Sportu, uznając to jako naprawdę bardzo fajny program, szansa dla młodych ludzi, żeby się nauczyli czegoś nowego, ewentualnie, żeby no, zaczęli myśleć o sporcie, może nie zupełnie poważnie, tak jak zawodnicy, którzy zdobywają medale olimpijskie, bo na to jeszcze mają czas, ale żeby po prostu zaszczepić bakcyl sportu, bakcyl żeglarstwa i stąd powstał pomysł. Pomysł został przyjęty przez grupę Energa ochoczo. Oni pomyśleli, że no, mamy Zbyszka Gutkowskiego, który żegluje samotnie dookoła świata. Dlaczego nie moglibyśmy wspierać również młodych? I rzeczywiście udało się, zarząd zaakceptował takie działanie. W tym roku po sukcesie zeszłorocznej edycji grupa Energa postanowiła jeszcze mocniej wesprzeć żeglarstwo. Dołożyła się również do finansowania kadry. Myśmy dostali troszeczkę więcej pieniędzy na organizację naszego programu. Dodatkowo miasto Olsztyn, które też zauważyło, że dobrze się dzieje na przystani, postanowiło również wesprzeć, stąd nie grupa 100 młodych żeglarzy, a 130 w Olsztynie, także spora grupa, było co robić. Mam nadzieję, że będziecie to miło wspominać. Myślę, że w przyszłym roku będzie kolejna edycja. Niestety osoby, które w tym roku już brały udział, zaraz nie będą mogły wziąć udziału, ale zapraszamy do naszych olsztyńskich klubów, do Nautikusa, do innych klubów, które na terenie Olsztyna działają. One was przyjmą z otwartymi ramionami, no i tam będziecie mogli szlifować swoje umiejętności żeglarskie, sportowe i tak naprawdę współpracy w grupie, rozumienia się i takiego fajnego spędzania czasu, bo oczywiście nie wszyscy muszą być mistrzami olimpijskimi. Nam zależy również na tym, żebyście wy po prostu wiedzieli, jak się żegluje, bo mieszkamy chyba w najładniejszej części Polski i tutaj są jeziora, jak pewnie zauważyliście. I fajnie by było, żeby więcej Olsztyniaków można było spotkać na Mazurach niż, nie wiem, ludzi z Warszawy, z Krakowa czy z Katowic. No? Także na tym też nam bardzo zależy i mam nadzieję, że to się uda, że za kilka lat ci młodzi żeglarze będą dowodzić dużymi jachtami mazurskimi, morskimi i pełnomorskimi. Chciałbym również podziękować naszym instruktorom. Ja byłem koordynatorem tego programu i troszeczkę tylko wspierałem ich w prowadzeniu zajęć. Instruktorzy, obecna tutaj Justyna, której pomagała Ola. To były dwie panie, które zajmowały się częścią lądową i pomocą na wodzie. Także duże brawa dla dziewczyn. Mamy również dwóch panów, pana 2M, Maćka i Marcina. Także im też bardzo dziękuję. Chłopaki przez wiele lat sami żeglowali jako kadrowicze nawet Polski, także no, mieliście się od kogo uczyć i mam nadzieję, że pójdziecie w ich ślady. Także dziękuję wam jeszcze raz. Rozliczymy się. Jeszcze sobie podziękuję. Tak.
Sobie myślę, że nie mam za co dziękować, bo tak naprawdę zrobiłem tylko trochę. Gdyby nie ta czwórka instruktorów, to byłoby mi bardzo ciężko, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Także dziękuję. Dziękuję również klubowi Nautikus, który w zeszłym roku w takich bardzo krótkim czasie jakby zdecydował się, że tak wchodzimy, robimy zajęcia EnergoSaint finansowo. Nie było jakichś kokosów w tym roku, było już troszeczkę lepiej, ale też Nautikus powiedział, że nie musi na tym zarabiać, że chce, aby po prostu żeglarstwo w Olsztynie się lepiej rozwijało. I za to również dziękuję Mariuszowi Goryszewskiemu, który jest komandorem tego klubu. Klub też przygotował część sprzętu, na której żeglowaliście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się jeszcze bardziej odnowić naszą bazę sprzętową, żebyśmy dali radę pomieścić tak wielu małych żeglarzy. No, robimy troszeczkę wcześniej zakończenie naszego programu i dlatego, że tutaj w tym miejscu już za kilka tygodni rusza budowa nowej przystani, także będziemy tutaj za półtora roku, myślę, mieli przystań taką na poziomie europejskim. Projekty są bardzo fajne, pewnie widzieliście przynajmniej niektórzy w internecie, jak to wygląda. Myślę, że rzeczywiście za te kilkanaście miesięcy będziemy mieli piękną przystań. Na razie przenosimy się z całym klubem na półwysep tam z rybaczówką. Tam będzie można nas spotkać, tam będą też półkolonie żeglarskie. Wiem, że zostało bardzo mało miejsc, ale jeszcze jakieś są i jeśli będziecie mieli ochotę, to zapraszamy. Tu nagrodą też naszego programu, czy dwóch programów miejskiego i programu Energa będą półkolonie żeglarskie, również organizowane przez Nautikus. To ja dostanę w najbliższym czasie, dostanę listę od instruktorów, które dzieci się zakwalifikowały i wtedy powiadomię każdego rodzica o tym, jakie są formalności wymagane do uczestnictwa dziecka. Nie będą to wymagania finansowe, będą to wymagania formalne, czyli jakieś zaświadczenia i tak dalej. Także tu będziemy w kontakcie. No, przechodzimy do najważniejszego, czyli do gratulacji dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej. Ja mam tutaj dużo certyfikatów. Mam nadzieję, że większość z nich jest tutaj z nami. Dla tych, którzy będą, to zapraszam później, bo te certyfikaty nie są przez nas podpisane, one są jeszcze bardzo gorące, prosto z drukarni. Także ci, którzy będą chcieli nasze podpisy, mój i instruktorów, zapraszam po oficjalnej części uroczystości. Mamy długopis i będziemy podpisywać. Jak będzie wyglądała procedura? Procedura będzie taka, że ja wyczytuję nazwisko, delikwent podchodzi, Magda wręcza certyfikat, Julia wręcza worek, Michał wręcza smycz, a Stasiu dobiera koszulkę. Tutaj tak, rzeczywiście jest reszta mojej grupy regatowej. To są najstarsi optymistkarze i najlepiej żeglujący w Nautikusie. Największość z nich jest czołówką olsztyńską. Będzie szansa z nimi dzisiaj pożeglować na łódkach energii, także po oficjalnej części będą atrakcje tego typu. Dobrze, zaczynamy wyczytywanie. Michał Klimkowski. Czy jest Michał? Nie ma Michała. Wiktor Grzegorz Stankiewicz. Dobrze, zaczęliśmy. Magdalena Olszewska. Brawo, Magda. I to wszystko. Dziękujemy. Bartek Pietruszyński. Rodziców widziałem. Bartek, dawaj to szybko.
barana. Maciek Janicki. Na barana. Jest Maciek? Maciek Janicki jeszcze raz. O, chodźcie to szybko, bo jest was dużo. Gratuluję. Maciek, 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 jeszcze to nie wszystko. Tak, mu się spieszy do łódek. Maćku, jeszcze worek. Jakub Kubiak. Kuba Kubiak. Okej, okay, ewentualnie jeśli go nie ma, to później do odbioru. Hania Mystkowska. Hania, zapraszamy cię. Nie ma. Gabriela Bałdyga. Nie ma Gabrysi. Krzysztof Stefański. Co to jest za grupa? Nie wiem, czy to poniedziałek? Iga Pietrukaniec. O! Tak, dzisiaj. Dzisiaj wszyscy kończą szkołę i pewnie pojechali na wakacje. Jan Kuba Raźniewski. O! Tymoteusz Jaroszewski. No. Paulina Zieja. No. Tak. Wiktor Sarnacki. Daria Giak. Daria, jesteś? Dawaj szybko, Daria. Tak mi się wydawało, że cię widziałem. Julia Wysokińska. Tak, tak, tak. Jeśli to umierzej już. Widzicie, żebyście nie przewrócili. Kuba Częczek. Kuba. Czy jest Kubuś? Dawaj tu szybko. Wiktor Kłusek. Widziałem to. Wiktor Kłusek. Nie ma Wiktora. Remigiusz Marcinkowski. Remek Marcinkowski. Mateusz Olszewski. Klaudia Giak. Dawaj, Klaudia, szybko. Gratuluję. Lena Pawlewicz. Lena, dawaj tu szybko, dawaj, dawaj. Hubert Ciecierski. Hubert Ciecierski. Huberta nie ma chyba. Marek Normantowicz. Dawaj, Marek, szybko. A to ten rozmawiacie. Aleksander Normantowicz. Kosma Krecz. Kosma, jesteś? Filip Antek Filipowicz. Filip Filipowicz.
Kornelia Lamparska. Maciek Flis. Maciek Flis. Angelika Łabuka. Jesteś Maciek? Okej. Okay. Marta Macioszczyk. Sebastian Pachnik.
Zamieszanie przy stole, ale Nina Pętlak już może podchodzić. Nina Pętlak. Nie ma Nina. Patryk Janicki. Na końcu wy będziecie chyba. Julia Gumowska. Julka Gumowska. Czy jest Julia? Nie ma Julii. Kamila Łęgowska. Ala Małecka. Agata Ćwikła. Maksymilian Kłos. Aleksander Kłos. Bartosz Kapała.
Ula Szczęgowicz. Ula Szczęgowicz. Przemek Kozak. Martyna Adamczyk. Mateusz Markiewicz. To idźcie bliżej, idźcie sobie niżej. Powoli, żeby... Bartłomiej Tokarski. Bartek Tokarski. Ewelina Parakiewicz. Hej, ja tu już jestem. Tu wręczałem koszulki. Michał Grubel. Michał, jesteś? Słyszysz mnie? Michał Grubel. Nie mam Michała. Teraz cię słyszę. Dobra. Tu wręczałem. Wiktor Witowicz. Wiktor Witowicz. Czy jest Wiktor? Nie ma. Wiktoria Róż. Nie, dawaj tu szybko. Agata Puzewicz. Agata Puzewicz. Nie ma Agaty? Martyna Szczęsna. Bartek Kitewski. Bartek Kitewski. Nie ma Bartka. Szymek Woźniak. Cyprian Mochol. Cyprian, jesteś? Nie ma. Michał Andruszkiewicz. Michał Andruszkiewicz. Nie ma. Martyna Szpondel. Czy jest Martyna Szpondel? Nie ma. Wiktoria Ptaszkowska. Odbiorę. To chyba siostra. Wiktoria Ptaszkowska. Dobra. Emilia Ptaszkowska. Emilia Ptaszkowska. Szymon Maruszczak. A idę. Szymon Maruszczak. Nie ma Szymona. Radek Jeznak. Radek Jeznak. Wiktor Jechiel. Wiktor Jechiel. Wiktor Pusek. Wiktor Pusek. Widzę, mama jakaś biegnie. Andrzej Wysoski. Jakub Witulski. Kuba Witulski. Idzie. Amelka Szpitaj. Ola Jędruszczak. Kuba Bartosiński. Martyna Kalinowska. Maciej Monkiewicz. Mogę ten worek do góry? Jest Maciej? Tomasz Bój.
Wójtowicz. Tomek Wójtowicz. Nie biegnie, nie biegnie z góry, gdzie jest to? Eunika Bogdańska. Eunika Bogdańska. Nie widać Euniki. Lena Czerniak. Paweł Krawczyk. Paweł Krawczyk. Nie ma Pawła. Marta Krawczyk. Amelia Wydra. Amelka Wydra. Amelia Wydra. Jan Wieczorek. Jan Wieczorek. Julia Wieczorek. Maciek Sosnowy. Maciek Sosnowy. Nie ma Maciek. Największy, 140. Ostry. Max Kolendo. Ja wziąłem największy, oczywiście. No. A ona mi dała. Ona mi też. Olek Kolendo. Podejdziecie, daj. Łukasz? Polska. O, możecie sobie tutaj schować. Każdy. Ale koszulka super. Ja sobie 40. Tak, tak. Dwa od razu? Albo dwa. Dwa. Julia. Albo jeden, jeden. Maria Żuchowska. Dla Julii. Julii, tak. Patryk Kozik. A ja pójdę coś sobie do picia załatwić. Patryk Kozik. Nie, nie, tu wątpię. Do picia. Już. Jerzy Wojciechowski. Wojciechowski. No. Już. Daj worek. Maciek Piłozor. Maciek Piłozor. Nie ma Maciek. Kuba Matkowski. Krzysztof. Ola. Ola. Mikał Lewandowski. Thank you.
dobiega końca. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze znamienne zdanie. Program Energa Sejnem w Olsztynie w tym roku uważam za zakończony. Dziękuję bardzo rodzicom, dziękuję bardzo dzieciakom, które włożyły to też dużo serca. I zapraszam wszystkich na mały poczęstunek. Dla tej moje zawodnicy z grupy ratowej będą położyć na optymistach, także jeśli ktoś chce się przepłynąć z pachowcem, to zapraszamy do Łudy. A tymczasem piłkarski czas na czekaj, bo tu Szymuś jest. Weź na Szymka powodzenie, na wodę tak się stawi.